Za możliwość realizacji tego odcinka dziękuję serdecznie, naprawdę z całego serducha, matronkom i patronom, którzy wspierają podcast Wegaństwo na Patronite i na buycoffee.to. A patronami imiennymi tego odcinka są Wiktor Bernatowicz, Jakub Bąk i Damian. No i jeszcze te osoby, które się nie ujawniają. Dziękuję wam bardzo. Po tych latach, przy zmieniających się wiatrach polityki, przy różnych sytuacjach, które zdarzają się w prawdziwym świecie, przychodzi ten dzień, kiedy postulaty, które kiedyś były absurdalne, typu mieszkanie prawem, a nie towarem, są brane na sztandary przez czołowych polityków. Co oni z tym robią, to jest kompletnie osobna kwestia. Kredyt 2%, dziękuję. No właśnie. Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawi cię, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 102 odcinka pod tytułem Czym jest Karta Praw Zwierząt? 15 lutego partia Razem ogłosiła Kartę Praw Zwierząt, czyli 27 odważnych postulatów, które mogłyby... No tutaj pozwolę sobie sięgnąć do pojęcia z całkiem odległego obozu politycznego. Te postulaty mogłyby wywrócić stolik, totalnie rewolucjonizując sytuację zwierząt w Polsce. O tym, na ile sformułowanie tej karty jest potrzebne, a zawarty w niej manifest jest realny do spełnienia, będę dzisiaj rozmawiał z Aleksandrą Owcą, krakowską działaczką partii Razem, kandydatką do Rady Miasta i współtwórczynią Karty Praw Zwierząt. Olu, witam cię serdecznie w Wegaństwie. Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie. Olu, stworzyliście Kartę Praw Zwierząt. Z kolei słyszałem kiedyś w jednym z wywiadów, jak Adrian Zandberg mówił o tofucznicy jako o swoim ulubionym śniadaniu i tam opowiadał, jak tę tofucznicę najlepiej zrobić. Magdę Biejat można było kilka dni temu spotkać na gali Roślinnie Jemy. I tutaj pojawia się pytanie, czy to znaczy, że Razem się weganizuje? Myślę, że na pewno nie przeprowadzamy jakichś badań statystycznych, ile osób członkowskich je mięso i je produkty pochodzenia zwierzęcego. Natomiast wydaje mi się, że trochę naturalną konsekwencją obcowania z postulatami dotyczącymi środowiska, dotyczącymi zdrowia, dotyczącymi ochrony praw tych, którzy tych praw teraz nie mają, no to pewną konsekwencją jest to, że ludzie po prostu odchodzą od jedzenia mięsa i jedzenia produktów pochodzenia zwierzęcego. No to też ciekawe jest, że wy w sumie jako jedni z niewielu jasno o tym mówicie, nie? W sensie członkowie i członkinie waszej partii, więc no fajnie, miło. Ale dobra, przejdźmy do tej samej Karty Praw Zwierząt, o której będziemy rozmawiać przede wszystkim dzisiaj. I ona, no co tu dużo mówić, jest całkiem obszerna, tak jak powiedziałem wcześniej, 27 postulatów. I żeby dać naszym słuchaczom pewien obraz tego, o czym mówimy, postaram się wymienić tylko najważniejsze kwestie. I uwaga, to chwilę potrwa. Karta zaczyna się grubo i całkiem poważnie od zmian w konstytucji dotyczących zwierząt. Potem mamy powołanie Rzecznika Praw Zwierząt, uwzględnianie zwierząt w niebieskiej karcie, zakaz łańcuchów, obowiązkowe chipowanie, programy kastracji kotów, finansowanie zamienników dla testów na zwierzętach, zakaz zwierząt w cyrkach, ustanowienie standardów hodowli, uboju, monitoring w rzeźniach, wykreślenie koni z listy zwierząt rzeźnych, ograniczenia w transporcie i sprzedaży żywych zwierząt, finansowanie badań nad mięsem komórkowym, roślinne posiłki w placówkach państwowych, ogarnięcie sprawy polowań i myśliwych. No i ta kwestia jest rozpisana aż w 5 punktach, a w międzyczasie pojawia się też sprawa zakazu fajerwerków. No to chyba tyle, najważniejsze rzeczy. Dla mnie te postulaty to jest takie trochę zaglądanie do takiej alternatywnej rzeczywistości, całkiem, no nie powiem, no pozytywnej rzeczywistości, ale chyba niestety nierealnej, zbyt kontrowersyjnej społecznie. Czy myślisz, że Polacy są gotowi na tego typu zmiany? Wydaje mi się, że każda zmiana społeczna musi się zaczynać od mówienia na głos o pewnych postulatach, mówienia na głos o pewnych potrzebach, o pewnych innych wartościach, o których wcześniej się nie wspominało. Ta Karta Praw Zwierząt została przyjęta w lutym przez Radę Krajową Partii Razem jednomyślnie. Rada Krajowa jest złożona z osób delegackich z całego kraju. Każdy okręg ma swojego delegata. Oprócz tego są wybierane osoby z puli ogólnej. To są bardzo różni ludzie. Nie wszyscy są weganami i wegetarianami. Wbrew temu, o czym mówiliśmy przed chwilą, jest wiele osób, które skupiają się na zupełnie innych kwestiach swojej działalności,
A pomimo tego wszystkie osoby, które wtedy uczestniczyły w głosowaniu, zagłosowały za, dlatego że po prostu pracujemy razem nad tymi kwestiami i ludzie, którzy mają nawet jakieś pokrewne tematy związane na przykład z ochroną środowiska, związane na przykład z bioróżnorodnością, to są osoby, które siłą rzeczy stykają się z naszymi postulatami. Tak samo wydaje mi się, że nasi wyborcy czy sympatycy, słuchając nas, nawet jeżeli z jakiegoś powodu ich poglądy ewoluowały w stronę partii Razem czy w stronę formacji lewicowych i przyszli z jakiegoś kompletnie innego powodu, na przykład po ochronę praw pracowniczych czy po prawa kobiet, to słuchając o postulatach prozwierzęcych po prostu się przyzwyczajają do tego, że to są normalne postulaty, które racjonalnie wynikają z pewnego systemu wartości. Dlatego wydaje mi się, że zawsze bardzo złudnym jest postawienie pytania, czy Polacy są na coś gotowi. No jeżeli nam się mówi przez dekady, że na coś nie jesteśmy gotowi, no to nie jesteśmy gotowi. A jeżeli zaczynamy informować na przykład w tym przypadku o tym, jakie są warunki w hodowli przemysłowej, jakie są realne koszty środowiskowe hodowli przemysłowej, to w tym momencie ludzie zaczynają sobie uświadamiać, że być może pewne rzeczy należy rozwiązać. Być może pewnych zastanych sytuacji nie możemy zostawić samym sobie. Wiem, że jest wiele działaczek, działaczy wegańskich, którzy lubią porównywać sytuację obecną żywienia roślinnego i sytuację praw zwierząt do tego, jak kiedyś były postrzegane paliwa kopalne, co kiedyś było kompletnie kwestią nieporuszalną, bo mieliśmy w Polsce nasze czarne złoto i nikt nie mógł o tym mówić. W tym momencie jest już naturalnym, że politycy mówią o odchodzeniu od węgla, że mówią o konieczności transformacji energetycznej. I ja personalnie jestem przekonana, że kroki takie jak politycy, którzy pojawiają się w mediach, którzy pojawiają się w mediach społecznościowych, którzy pojawiają się przy różnych inicjatywach, którzy wprost mówią o tym, że są pewne kroki, które musimy podjąć, no to jest coś, co wydarza się najpierw i ciągnie za sobą również pewną świadomość społeczną. Okej, tylko że moim zdaniem jest pewna różnica pomiędzy paliwami kopalnymi a kwestią zwierząt, dlatego że przy paliwach kopalnych nie masz tych względów etycznych. Tutaj mamy względy środowiskowe, jest duży nacisk z różnych stron, też ze strony Unii Europejskiej, a przy zwierzętach oczywiście, że jest kwestia środowiskowa, ale dodatkowo, jeżeli chodzi o ubój rytualny chociażby, no to tutaj masz tylko i wyłącznie kwestie etyczne, kwestie moralności i z drugiej strony zysku tych, którzy sprzedają tego typu mięso. Więc ja nie wiem, czy to jest takie do końca tożsame. No na pewno nie jest to tożsame i jak najbardziej zupełnie są inaczej położone naciski tutaj w tym przypadku. Natomiast też nie powiedziałabym, że przy kwestiach stricte środowiskowych związanych na przykład z paliwami kopalnymi to nie jest kwestia nigdy etyczna, bo też musimy pamiętać o tym, że chociaż w przypadku zwierząt mamy cierpienie zwierząt już teraz, niewyobrażalne cierpienie zwierząt już teraz, to w przypadku paliw kopalnych to, co się dzieje, na przykład jakie są konsekwencje pozostawienia tej sytuacji samej sobie, to też są konsekwencje związane z wojnami, związane z głodem, związane ze śmiercią. Więc różnego typu kwestie moralne i różnego typu postulaty, które mają zmieniać to, w jaki sposób nasz świat jest zorganizowany, mają w różny sposób położone oczywiście akcenty. Ale nie powiedziałabym, że to są kwestie kompletnie nieporównywalne. No dobra, okej, ale my o karcie praw zwierząt dzisiaj troszeczkę bardziej, bo to jest w zasadzie taka deklaracja światopoglądowa, tak? Taki manifest z tego, co mówisz. To znaczy, ja bym nie nazwała tego manifestem. Nazwałabym to bardziej listą kroków. Trudna do wytłumaczenia jest ta różnica, ale wydaje mi się, że to jak ja postrzegałabym jakieś manifesty ideologiczne na przykład, no to w dużej mierze, współcześnie przynajmniej, one starają się opisywać jakąś świetną rzeczywistość, do której dążymy. Natomiast nasza Karta Praw Zwierząt, nie ukrywam, to nie jest opis świata, który chcemy zobaczyć, w którym wszyscy żyją w zgodzie i mają idealne życie.
to jest lista kroków, które uważamy, że w tym momencie musimy zacząć jako politycy, jako osoby kształtujące prawo wprowadzać w życie. Okej, czyli to są rzeczy, które generalnie mają potencjał do realizacji. Tak o tym mówisz teraz? Tak myślę. I powiedziałabym, że bardziej jest to zdecydowanie deklaracja kierunkowa niż manifest, który jest jakąś ostateczną wersją wizji świata. Okej, rozumiem, bo dla mnie te postulaty, one nie są specjalnie kontrowersyjne. Myślę, że nawet w niektórych kwestiach byłbym bardziej ostry, ale no, z tego, co obserwuję i polską scenę polityczną i obserwuję polskie społeczeństwo. Zupełnie to nie są dane statystyczne, ale obserwacje mocno, mocno subiektywizowane. To no, nie jestem przekonany, czy nawet w ciągu najbliższych 10 czy 15 lat niektóre z tych rzeczy w ogóle mogłyby zostać podniesione bez wielkiego rwetesu. Ale i ta wasza karta jest troszeczkę idealistyczna, tylko zastanawiam się właśnie, dlaczego ona nie jest jednak tym krokiem w stronę takiego, znaczy może nie tyle krokiem, ona nie jest wizją takiego idealnego świata, bo może, wiesz, warto byłoby zakazać tam mięsa, nie? W sensie w ogóle jedzenia mięsa, czy sprzedaży mięsa. W ogóle gdzie jest ta granica, na której powiedzieliście sobie dość, dalej nie idziemy, bo właśnie, bo co? No właśnie, ja bym się trochę nie zgodziła z tym założeniem, że te postulaty są w tym momencie nie do zrealizowania w 15 czy 10 lat. Bo jak się tak zastanowimy, które postulaty byłyby realnie do zrealizowania, te, które już teraz powiedzmy się pojawiają na tapecie, pojawiają się w Sejmie, no to są postulaty takie jak zakaz hodowli futerkowych, to są postulaty takie jak na przykład zakaz trzymania psów na łańcuchach, to są wszystko rzeczy, które się pojawiały już na przykład, nie wiem, Piątce Kaczyńskiego chociażby. I skoro już są to rzeczy, które się kilka lat temu pojawiały w dyskusji publicznej, nie widzę powodu, dla którego one nie mogłyby przejść tej ścieżki teraz już do końca. Szczególnie, że jak spojrzymy sobie 15 czy 10 lat wstecz, to dokładnie te same postulaty były nie do pomyślenia. No z tej perspektywy tak, na pewno tak, chociaż myślę, że z rolnikami byście mieli bardzo dużą batalię, gdyby o tym zaczęto mówić, ale do tego może przejdziemy sobie troszeczkę później, bo wiesz, jak dla mnie to z tych spraw, które teraz w sumie już można by było procedować i miałoby jakąś tam szansę, albo przy niedużym nakładzie, znaczy nieduży, na pewno dużym, ale nie bardzo rozleczonym w czasie nakładzie sił i lobbowania mogłyby przejść, to na pewno te postulaty o cyrkach, o chipowaniu, łańcuchach, futrach, może wiesz, o brojlerach, może coś takiego. Czy wy ułożyliście sobie w jakiś sposób te postulaty w kolejności od tych, które byście chcieli wprowadzać najszybciej, do tych, które gdzieś tam będą w perspektywie dalszej? Otóż nie. To jest coś, co jest z mojej strony trochę zarzutem do naszej własnej pracy. I to jest coś, czego ja tak jakby od początku pracy nad tą kartą miałam pełną świadomość, że ta karta to nie jest plan chronologiczny stworzenia systemowego prawa ochrony zwierząt. Ta karta to jest lista postulatów. To ma swoje plusy i minusy. Na pewno idealnie byłoby stworzyć całą teorię tego, w jaki sposób powinna wyglądać ustawa o ochronie praw zwierząt, jakie powinny być inne regulacje wprowadzone i do jakich aktów prawnych, rozpisania tego na konsekwencje, na przykład, nie wiem, procesowe, czy konsekwencje w postaci poszczególnych obowiązków, które przypadną władzom publicznym. Natomiast to jest coś, co miałoby sens, aby być tworzone w taki bardziej spójny sposób, bo oczywiście jest bardzo wiele naukowczyń i naukowców, którzy się tym zajmowali wcześniej i którzy tworzyli pewne już podwaliny czegoś takiego, ale sens zajęcia się tym jako takim pełnym projektem zmiany w prawie radykalnym byłby wtedy, jakbyśmy mieli tam większość konstytucyjną w Sejmie, jako partia Razem. Natomiast w tym momencie te postulaty, które są wprowadzone do Karty Praw Zwierząt, to są rzeczy, które można robić małymi krokami, które można brać często w oderwaniu od siebie i wprowadzać po prostu, żeby w tym danym wycinku rzeczywistości zwierzętom było trochę lepiej.
Czy jest to dla mnie i dla zwierząt wystarczające? Jasne, że nie. Natomiast zupełnie inaczej mówi się o zmienianiu prawa, jeżeli mówimy na przykład o kodyfikacji prawa zwierząt na podstawie uprawnień, które już są w przepisach. Czy jest jakaś kolejność ustalona? Ja jej nie mam. Jeżeli nasi parlamentarzyści na przykład mają również w klubie parlamentarnym jakiś na to plan, to ja o tym jeszcze nie wiem, ale za to wiem o tym, że niektóre z tych postulatów po prostu już są w różnych projektach procedowane. Okej. A czy tak już abstrahując od samej karty praw zwierząt, czy ty wiesz, czy partia Razem planuje przygotować jakiś projekt ustawy, który będzie dotyczył kwestii zwierząt bezpośrednio partia Razem? Już w tym momencie został złożony między innymi przez posłankę Darię Gosek-Popiołek projekt na przykład związany z zakazem fajerwerków. Wiem, że zwierzęta futerkowe zostały złożone nie przez nas, tylko przez posłankę Tracz, ale w zespole do spraw, to jest właśnie zespół parlamentarny do spraw hodowli futerkowej, zdaje się, tam jest od nas Dorota. Tam jest od nas Dorota Olko, która też oczywiście to popiera. Jeśli chodzi o kompleksowe projekty ustaw, w tym momencie o tym nie słyszałam. Natomiast jak najbardziej wydaje mi się, że w szczególności to trochę co zauważyłaś, czyli że ta karta praw zwierząt jest trochę szczególnie na końcu przyciężkawa, jeśli chodzi o postulaty związane z myśliwymi. Wydaje mi się, że to być może mógłby być dobry punkt oparcia na to, żeby jakoś jako kompleksową zmianę próbować to wprowadzić. Z myśliwymi czy z rolnikami? Aha, przyciężkawa, w sensie, że jest dużo postulatów dotyczących myśliwych, tak? Tak. Okej, okay, na tej zasadzie. Z mojej perspektywy myślistwo to jest coś, co no, naprawdę trzeba uregulować i to nie ma żartów po prostu. To jest rozpasanie totalne. Ale dobra, to nie o mnie, nie o moich poglądach. No więc właśnie, myślę, że tak. A czy stało coś na szali, co chcieliście tam wprowadzić, a czego nie wpisaliście? Albo może co ty jako Ola Owca chciałabyś tam dopisać, ale wiesz, że, no, że to by nie przeszło? Co stało na szali? Nic. Nic nie stało na szali. My pisaliśmy tę kartę od lata, jakiś przełom czerwca i lipca do października. Potem mieliśmy wielką przerwę na wybory i potem jeszcze trochę nad nią posiedzieliśmy i przyjęliśmy ją w lutym, więc trochę się ciągnęło. Natomiast na żadnym etapie nie było tak, że ktoś wstał i powiedział: weto, nie pozwalam, oszaleliście tutaj i chcecie nam zabrać wolność. Nie było czegoś takiego w ogóle. No to chyba w ogóle nie wasz język trochę jest, nie? Nie, no tak, no ale wiadomo, jeśli chodzi o całe przesłanie, nie zdarzyło się, żeby był jakikolwiek głos, który wyrażałby zdecydowany sprzeciw, że coś tam zostało wpisane, czy że ma być wpisane. Wręcz przeciwnie, było trochę głosów typu: a najchętniej to byśmy wpisali coś tam, ale to nie były też głosy na zasadzie wpiszmy koniecznie, bo też to jest bardzo ciężki temat. Ciężki temat związany z tym, na czym tak naprawdę polega działalność polityczna, jeżeli robi się ją przez ideologię, bo ja nie wiem, jak inaczej mówić o polityce bez mówienia o swoich wartościach i o rzeczach, które się chce jakoś implementować do rzeczywistości. Ale to ja chyba to wiem, wymaga, jak można inaczej o tym mówić, ale tak, cieszę się, że ty tak myślisz. No to, tak, tak. Dla mnie jest to tak jakby jedyna znana mi metoda, natomiast ona również niestety wymaga bardzo często zaciśnięcia zębów. Trzeba, przynajmniej tak mi się w tym momencie wydaje, że trzeba mieć bardzo, bardzo być wyczuloną na to, w którym momencie te zęby warto zacisnąć, a w którym nie. Rozumiem. Jest jedna rzecz, która mnie nurtuje w ogóle odnośnie stosunkowo małych ugrupowań politycznych. Czyli to, że wiesz, że Zieloni na przykład, czy wy macie pewne postulaty, z tymi postulatami wychodzicie na szerokie forum, przygotowujecie rzeczy typu karty praw zwierząt, ileś postulatów, przygotowujecie projekty ustaw i potem się okazuje, że brakuje trochę mocy, żeby to puścić dalej, mimo że część jest naprawdę bardzo słuszna i powinna być prowadzona, nie? Jeszcze, czy wy nie macie takiego poczucia troszeczkę
zmarnowanej pracy? Przepraszam, że tak się to pytam, bo to jest, o to pytam, bo to jest coś, co mnie osobiście nurtuje, nie? W tym wypadku. Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, ale ja kompletnie nie mam tego poczucia. Wręcz przeciwnie, ja przeszłam do partii właściwie głównie dlatego, że miałam doświadczenie w NGO-sach i miałam ogromny problem z brakiem sprawczości. W partii małej, partii politycznej, tak, nasze ustawy czy projekty ustaw, czy nasze postulaty przez długie lata są tylko na naszej stronie internetowej i naszych social mediach. Czasami się pojawią w telewizji, ale to raz na rok. Ale po tych latach, przy zmieniających się wiatrach polityki, przy różnych sytuacjach, które zdarzają się w prawdziwym świecie, przychodzi ten dzień, kiedy postulaty, które kiedyś były absurdalne, typu mieszkanie prawem, a nie towarem, są brane na sztandary przez czołowych polityków. Co oni z tym robią, to jest kompletnie osobna kredyt kwestia. 2%, dziękuję. No właśnie. No ale jesteśmy dalej na miejscu, żeby jakoś prostować, powiedzmy, te slogany, te rzeczywiste cele, które za nimi stoją. Więc trzeba być cierpliwym, to na pewno, ale ja na pewno nie mam poczucia, że to jest jakaś zmarnowana praca. Wręcz przeciwnie, każda osoba, która czyta taką kartę praw zwierząt i na przykład myśli sobie, że no tak, no z częścią tych postulatów to się zgadzam, a część to jest zbyt radykalna, ale może się zastanowi nad tym, czy na pewno jest zbyt radykalna, to jest dla mnie personalnie sukces. Ja myślę, że wy wykonaliście, oprócz przygotowania Karty Praw Zwierząt, wykonaliście kawał roboty dobrej i potrzebnej w momencie, kiedy opisaliście problemy, na które ma odpowiadać Karta Praw Zwierząt. Bo przed, jak się wejdzie na waszą stronę, to właśnie przed samymi postulatami jest dość długi wstęp i to wszystko jest tam porozpisywane, są podziały na tam kwestie hodowlane, kwestie właśnie myślistwa i tam różne inne sprawy. No i to jest taka solidna dawka wiedzy, więc jeżeli ktoś tam trafi, kto tylko gdzieś tam słyszał o temacie, no to myślę, że może stać się troszeczkę wrażliwszy, więc to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo fajna rzecz. Tak. Super, że to mówisz i z tego miejsca muszę dodać, że ja generalnie parłam, żeby tę kartę zrobić oraz zajmowałam się częścią nazwaną roboczo nudne prawnicze, natomiast nasz zespół był rozbudowany, było to kilkoro naprawdę fantastycznych ludzi, którzy wykonali kawał dobrej roboty i bez nich by tego naprawdę nie było, więc no, był to na pewno grupowy wysiłek i jestem im wszystkim też bardzo wdzięczna. No dobra, ale żeby nie było tak za słodko i za cukierkową, to jest kilka rzeczy, których mi brakuje w tej karcie. I myśląc o tym, że nie mówimy o świecie idealnym, ale o postulatach, które gdzieś tam mogłyby wejść w perspektywie czy bliższej, czy troszeczkę dalszej, to wydaje mi się, że tam powinny być jeszcze takie kwestie jak zakaz hodowli ras, na przykład brachycefalicznych, czyli tych tam krótkopyskich, może, nie wiem, jakiś bardziej ekologiczny podatek od mięsa, jakieś takie sprawy, no i troszeczkę im brakuje tam postulatów edukacyjnych, bo są postulaty edukacyjne odnośnie samej diety, ale brakuje odnośnie zwierząt. Czy gdzieś te rzeczy, o których powiedziałem, były dyskutowane wśród tego grona osób zastanawiających się nad formułą ostateczną karty? Tak. Wszystkie postulaty brzmią super i nie przyszły nam do głowy. Pracowaliśmy, tak jak już mówiłam, wiele miesięcy, wiele osób, natomiast to jest trochę studnia bez dna, jeśli chodzi o tematy. Jest naprawdę bardzo wiele kwestii, które można poruszyć, bardzo wiele kwestii, które w różny sposób można napisać. Nie myśleliśmy o podatku od mięsa tym razem, dlatego że trochę też była taka debata, do której przystąpiliśmy między sobą, kiedy się za to zabraliśmy. To znaczy ta debata polegała na tym, że chcieliśmy się skupić na zwierzętach, a nie na jedzeniu. I trochę ta dieta roślinna złamała te ustalenia, które tam wprowadziliśmy, bo teoretycznie zależało nam na tym, żeby podejść do zwierząt jako do podmiotów praw, czyli nie jako do mięsa, nie jako do produktu, tylko jako do po prostu myślących, czujących istot. I z tego powodu też tak jakby nie chcieliśmy, żeby mięso w ogóle tam padało,
No ale nie, jest to trochę niekonsekwentne przez odwołanie do diety roślinnej, więc jak najbardziej masz rację. Przypomnę, że tam chodzi o wprowadzenie roślinnych posiłków w placówkach publicznych. Mhm. A czy wy w swojej komunikacji, w ogóle w tworzeniu postulatów, unikacie słowa weganizm? Znaczy, wydaje mi się, że tak, że unikacie. W sensie, dlaczego? O. To znaczy, się domyślam trochę dlaczego, ale to no. W komunikacji między sobą nie unikamy słowa weganizm. W karcie praw zwierząt trochę unikamy słowa weganizm. Można to uzasadnić na różne sposoby. Czy ja jestem przekonana, że to są uzasadnienia prawdziwe i słuszne? Nie wiem. Powiem szczerze, że ja bym chętnie używała słowa weganizm. Natomiast jest jeden argument, który mnie trochę przekonuje i to jest argument dotyczący tego, że przez to jak zły wizerunek w tym momencie ma weganizm, być może unikanie tego słowa kogoś, kto inaczej by po te treści nie sięgnął, zachęci, żeby sięgnął. To jest jedyny argument, który w miarę do mnie przemawia, natomiast tak jak mówię, no nie jestem przekonana, czy ta strategia komunikacyjna to jest to. Z tego co wiem, to w sprzedaży lepiej działają roślinne treści niż wegańskie treści, nie? Więc podejrzewam, że tutaj podobna jest ta sprawa. No i tak, zupełnie rozumiem, pytam tylko z ciekawości, to nie tak, że tam z pretensjami gdzieś tam wyskakuje. Dobra, kolejne pytanie. Czy z pozycji partii w ogóle da się łatwo współpracować z NGO-sami? Bo na przykład postulat o czipowaniu zwierząt to podnosi teraz PSL, oni chyba mają status stowarzyszenia. Wegańskie posiłki w szkołach to jest Green Ref Institute. Czy tego typu organizacje nie boją się, że jeśli otrzymają mocne poparcie na przykład od was, to przekreśli ono możliwość zdobycia poparcia choćby od, nie wiem, tam posłów i posłanek PiSu, jeżeli by, powiedzmy, że zgodzili się na coś takiego? To jest świetny dzień na tę rozmowę, dlatego że dokładnie dzisiaj rano przyjechała Morgan Janowicz z Green Ref Institute do nas do Krakowa po to, żeby zrobić zdjęcia z sercami roślinnej szkoły, z naszymi kandydatkami i wspieranym przez nas kandydatem na prezydenta Krakowa i podpisaliśmy ich deklarację sojuszniczą roślinnej szkoły. Przyda się. Pod tym względem tak, natomiast wydaje mi się, że jest bardzo wyraźna granica w tym, w jaki sposób działają różne NGO-sy i to polega na tym, w tym jak ja to postrzegam, że jeżeli są NGO-sy, które na przykład właśnie mają różnego typu deklaracje, różnego typu postulaty, zbierają podpisy polityków, którzy ich wesprą, to wtedy to wsparcie polityków dla agendy NGO-sów jest jak najbardziej mile widziane, bo można pozbierać różnych polityków z różnych organizacji i powiedzieć, że tutaj się łączy te polityczne różne strony. Natomiast zupełnie inna jest sytuacja w przypadku, w którym to politycy chcieliby mieć jakieś wsparcie NGO-sów i nie mówię tutaj wsparcie tylko na zasadzie jakiegoś tam publicznego poparcia, ale również czasami jakieś nawet merytoryczne pojawienie się gdzieś, czy jakiekolwiek podpisanie się pod jakimś merytorycznym wkładem, no to już jest bardzo często problematyczne, no z tych powodów, dla których mówisz. I to nie jest też takie absurdalne, że być może są organizacje, które chciałyby mieć poparcie PiSu, bo akurat w kwestiach takich jak prawa zwierząt nie jest to wykluczone. No przynajmniej części posłów, nie? Bo to na tej zasadzie działa. No tak, no polityka zawsze jest śliskim tematem i podejrzewam, że jedni nie chcą, że NGO-sy nie chcą ograniczać się do jakiejś strony politycznej tylko. Tak, chociaż i tak gdzieś tam zawsze się plasują. Dobra, na początku tej karty waszej, jako punkt drugi chyba, jeżeli dobrze kojarzę, pojawia się Instytucja Rzecznika Praw Zwierząt. To jest pomysł, który nie jest nowym pomysłem, o nim się już mówiło już nawet parę lat temu, ale to jest cały czas stanowisko, instytucja, która jest nieobecna teraz. Tylko że niedawno w Ministerstwie Rolnictwa pojawił się pełnomocnik do spraw dobrostanu zwierząt. Czy to nie jest trochę podobna funkcja w niektórych aspektach? No nie. Otóż w ogóle koncepcja dobrostanu zwierząt jako taka wyklucza w całości prawa zwierząt. Mówienie,
o prawach zwierząt. Dlatego jeżeli mówimy o rzeczniku do spraw dobrostanu, który jest przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to już po pierwsze widzimy, z jakiej perspektywy patrzymy. Po drugie, no tak na logikę, jeżeli mówimy o dobrostanie zwierząt, to to jest dobrostan przy równoczesnej eksploatacji, a niemożliwa jest eksploatacja zwierząt na mięso czy na nabiał przy równoczesnym, pełnym spełnieniu ich potrzeb. I mamy na to przykłady, jest ten świetny przykład, który w swojej książce podaje Karolina Kuszlewicz, to znaczy przykład Niemiec, którzy ustawili sobie takie wymaganie do spraw dobrostanu zwierząt, że przemysł futrzarski, który miał zostać wygaszony do 2022 roku, po prostu upadł kilka lat wcześniej, dlatego że nie opłacało się mieć ferm futrzarskich w sytuacji, w której norki na przykład powinny mieć gigantyczne obszary i miejsce do pływania. No, oczywistym jest, że jeżeli chcemy, żeby zwierzęta miały spełnione wszystkie swoje potrzeby, to nie możemy równocześnie ich traktować jako przedmiotów wykorzystywanych do uzyskania futra, czy uzyskania mięsa, czy czegokolwiek innego, co uzyskujemy jako społeczeństwo ze zwierząt. Dlatego też na pewno w żadnym wymiarze nie traktowałabym powstania rzecznika do spraw dobrostanu zwierząt jako jakiegokolwiek zastępstwa rzecznika do spraw praw zwierząt, ale ten przykład, który przed chwilą powtórzyłam, pokazuje nam, że to po prostu pomaga, że w tych realiach prawnych, które teraz mamy, ustawienie realnych, rygorystycznych przepisów dobrostanowych poprawia po prostu byt zwierząt, dlatego że na przykład okazuje się, że ich eksploatacja jest nieopłacalna i dzięki temu przedsiębiorcy się z niej wycofują. Tak, ja myślę, że to jest takie troszeczkę idealistyczne spojrzenie, dlatego że jeżeli pełnomocnik do spraw dobrostanu zwierząt pracuje pod szyldem Ministerstwa Rolnictwa, to jednak chciałby, żeby to rolnictwo gdzieś tam przetrwało i ewentualnie może powiększyć klatki, a nie całkowicie, wiesz, z nich zrezygnować, nie? Więc tutaj byłbym taki troszeczkę ostrożny. No tak, ale Polska, nie. No dobra, dobra. Jak wystarczająco powiększy klatki, to może się okazać, że będą za duże na możliwości ekonomiczne. I nie chcę być tutaj złośliwa, no ale jeżeli mówimy, że chcemy mówić o jakimś dobrostanie zwierząt, no to bądźmy uczciwi. Jeżeli są przedsiębiorcy, którzy nie zapewniają tego dobrostanu, no to go nie zapewniają i tak jakby nie wydaje mi się tutaj jakimś bardzo radykalnym sformułowaniem to, że jeżeli mówimy o dobrostanie, to powinniśmy faktycznie przyjrzeć się potrzebom tych zwierząt. Nie, to absolutnie, zgadzam się oczywiście bez dwóch zdań. Powiedz mi tylko, czy wy jako Razem macie jakiś pomysł na rolników, w sensie na to, jak przekonać ich do tego, że poprawianie dobrostanu, czy te rzeczy, o których wspominacie w Karcie Praw Zwierząt, gdzieś tam miałoby rację bytu, tam mówiliście między innymi o tych kamerach w rzeźniach, tam była kwestia tak zakazu futer na pewno, uboju rytualnego i tam jeszcze pewnie kilku innych rzeczy. W sensie, jak przekonać rolników i mieszkańców wsi do tego, że to są zmiany, które są potrzebne? To znaczy tak, mówiąc o rolnikach przede wszystkim, no to jest oczywiście bardzo trudny temat, ale trzeba zacząć od tego, że to nie jest jednolita grupa. To nie jest tak, że wszyscy rolnicy to są ci, którzy mają sad pod domem i mają problemy z tym, żeby przeżyć za to, ale też to nie jest tak, że wszyscy rolnicy to są przedsiębiorcy futerkowi, którzy mają gigantyczne fermy. To jest problem bardzo złożony i wydaje mi się, że ogromnym politycznym wyzwaniem jest trochę oddzielenie pomocy tym rolnikom, którzy uczciwie prowadzą gospodarstwa rolne w sposób zgodny z nie tylko prawem, ale też zgodny z interesem tak naprawdę państwa i społeczeństwa, od tych, którzy trochę na plecach pozostałych rolników i na plecach ich dobrej opinii walczą o swoje partykularne interesy, bo to nie jest przypadek, że przy protestach rolników pojawiają nam się też
hodowcy futrzarscy w mediach i zaczynają przekonywać, że oni są właśnie rolnikami, to jest marginalny przemysł, który nie zatrudnia dużo osób, nie generuje dużo PKB, nie ma pozytywnych skutków, de facto żadnych, natomiast no podpina się pod pięknie brzmiące słowo rolnik, które niesie za sobą słuszny szacunek do pewnego wykonywanego zawodu. A może właśnie powinno być prowadzone inne nazewnictwo dla ludzi, którzy prowadzą przemysł rolny od ludzi, którzy prowadzą po prostu gospodarstwo rolne, wiesz. W sensie, że ci, którzy... Bo to jest zupełnie inna bajka tak naprawdę. Mieć, wiesz, 3 hangary ze świniami czy z kurczakami, a co innego właśnie mieć sad z jabłkami. To są jakby dwie różne rzeczy, nie? I może to jest troszeczkę inna, wiesz, kategoria rolna zupełnie. I to by nam rozwiązało troszeczkę ten problem takiego wspólnego traktowania rolników jako jednej masy, w której mieści się wszystko. No na pewno uważam, że hodowcy nie powinni być traktowani jako rolnicy, ale również uważam, że w ogóle hodowla przemysłowa powinna zostać zlikwidowana, więc trochę ta kategoria być może przestanie być taka potrzebna. No byłoby miło, to tak jakby, tak, byłoby miło. Jedną i drugą ręką mogę się podpisać pod tym. Dobra, czy w takim razie, bo te wszystkie postulaty, one są ciekawe, są... takie empatyczne mocno, bo empatyzujące przynajmniej, ale tutaj mamy z jednej strony właśnie to, z drugiej strony mamy tych rolników, którzy byliby raczej z nich niezadowoleni, jakkolwiek byśmy ich tam nie nazwali, czy przynajmniej w części byliby niezadowoleni. Czy w takim razie w ogóle razem ze swoimi postulatami, też mieszkaniowymi postulatami, czy to nie jest trochę propozycja dla wielkomiejskich wyborców z pominięciem wsi w ogóle? Wydaje mi się, że absolutnie nie. To znaczy, jeżeli sobie uświadomimy to, jakim na przykład emiterem smrodu i skutków środowiskowych są fermy przemysłowe, no to dochodzimy do takiego prostego wniosku, że bardzo często to właśnie mieszkańcy na przykład wsi są najbardziej pokrzywdzeni przez to, jak w tym momencie wygląda hodowla przemysłowa. Dlatego, że to nie w miastach powstają tego typu hodowle, dlatego że my mamy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mamy odpowiednie przepisy dotyczące oddziaływania środowiskowego, natomiast one są znacznie mniejsze w przypadku terenów na przykład wiejskich, co nie oznacza, że w praktyce taki jeden zakład nie może zasmrodzić dosłownie całej wsi. I wydaje mi się, że to jest coś, co na pewno każdy mieszkaniec terenu, który po prostu był dotknięty tym problemem, się zgodzi z tym. Jeżeli chodzi o przemawianie generalnie z naszym programem do osób spoza wielkich ośrodków, powiedziałabym, że przemawiamy do osób spoza wielkich ośrodków, być może jeszcze nie do osób na przykład właśnie spoza mniejszych miast i mniejszych miejscowości. Być może te tereny wiejskie jeszcze faktycznie wymykają się trochę naszemu przekazowi, ale nie wydaje mi się, żeby to był problem stricte z programem, dlatego że program, choćby na tym przykładzie emisji do środowiska, jest po prostu korzystny również dla osób spoza miast. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia środków przekazu. Nie wiem, czy środków przekazu, nie wiem, czy razem nie jest troszeczkę zbyt progresywne dla wyborców, którzy zasady w tej grupie mamy raczej konserwatywne ośrodki wyborcze, więc jakby suma tych postulatów jest, podejrzewam, że czasami dla niektórych po prostu nie do przeskoczenia, nie? Aczkolwiek no, życzę wam, żeby była do przeskoczenia i to szybciej niż później, bo ta grupa też jest potrzebna i też jest ważna, nie? Trochę na te teorie nie ma rozwiązania, bo jeśli to jest prawda, to ciężko z tym cokolwiek zrobić. My nie jesteśmy partią, która robi fokusy i na te fokusy sobie pisze program, tylko jesteśmy partią, która pisze program i potem stara się z nim dotrzeć do ludzi. I to jest, jeśli chodzi o zdobywanie poparcia, pewien problem. Natomiast jeśli chodzi o budowanie jakiejś racjonalnej wizji państwa, no to ja sobie nie wyobrażam w inny sposób próbować robić polityki. Dobra, to myślę, że tym
pozytywnym akcentem i tymi mocno ideowymi słowami możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Ja chyba wiem wszystko, co chciałem wiedzieć o Karcie Praw Zwierząt, więc tak. No, oby jak najszybciej i oby jak najwięcej z tego udało się wprowadzić. Dziękuję ci, Olu, za to, że byłaś tutaj dzisiaj ze mną i odpowiedziałaś na te, no, niełatwe pytania jednak. Dzięki wielkie. No i tyle. To była Ola Owca z Partii Razem, kandydatka do Rady Miasta Krakowa w nadchodzących wyborach samorządowych. A wy, jeżeli chcielibyście się podzielić swoimi przemyśleniami na temat Karty Praw Zwierząt, na temat tego, czy czegoś tam może brakuje, albo o coś jest tam za dużo, albo w ogóle, czy partie typu Razem, czyli partie troszeczkę mniejsze, nie te z głównego nurtu, nie te głównodowodzące, może w ten sposób, powinny tworzyć tego typu postulaty ideowe, to dajcie koniecznie znać, albo na mediach społecznościowych, Instagram, Facebook, czy TikTok, jeżeli byście chcieli, albo w komentarzu na Spotify, albo mailem, no wiecie, opcji jest naprawdę sporo. A z kolei, jeżeli podoba wam się wegaństwo, doceniacie, że tutaj takie rozmowy są prowadzone i w ogóle rozmawiamy o weganizmie, to zachęcam do tego, żeby wesprzeć wegaństwo na Patronite albo na buycoffee.to, łamane na weganstwo. No i już, słyszymy się następnym razem. Miłego tygodnia i w ogóle wszystkiego dobrego. Na razie, cho.